ogród na oknie top 7 warzyw które są łatwe w domowej uprawie parapetowej czyli nasz parapetowy ogród zimowy obecnie moda na zdrowe odżywianie aktywnie nabiera rozpędu na całym świecie ludzie chętnie uprawiają ekologiczne owoce warzywa zioła bezpośrednio na swoim domowym parapecie w, zi w zimę w okresie zimowym i uwierzcie mi nie ma w tym nic trudnego Zielony parapet zimą jest ekscytujący, piękny i zdrowy. Co będzie nam potrzebne? Świeże, wysokiej jakości nasiona. Jeżeli namoczymy nasz materiał sadzeniowy w stymulatorze wzrostu, wówczas kiełki pojawią się szybciej, ale nie musimy tego robić. Możemy, ale nie musimy. Dobrej jakości gleba najlepiej, aby była wyspecjalizowana dla danego rodzaju roślin ceramiczne doniczki i plastikowe pojemniki z otworami drenażowymi i tackami ociekowymi. Coś do drenażu, no na przykład lub piasek rzeczny w celu poprawienia składu i oddychalności gleby, opcjonalnie. Nawozy organiczne i mineralne. Co możemy uprawiać zimą? Zwarte krzewy pomidorów i papryki, tzw. krzaczaste, które bardzo ładnie prezentują się na zimowym parapecie. Są to odmiany mieszańcowe, często oznaczone symbolem F1 i które są bardzo łatwe w pielęgnacji. Same zachowują zwartą, krzaczastą formę. Średnica korony wynosi od 30 do 60 centymetrów. Szczególną uwagę musimy zwrócić na kilka najlepszych odmian. Ogórki na parapecie w zimie. Myślicie, że to żart? Zupełnie nie. Również sukinia, bakłażan lub fasola. I, I oczywiście wszelkiego rodzaju zioła, takie jak bazylia, kolendra, pietruszka naciowa, estragon. Tak, cokolwiek chcemy i lubimy. I krogriny, które zawierają kilka razy więcej przydatnych winamin i minerałów niż ich dorosłe formy. A co najważniejsze, każdy może uprawiać zieleninę na parapecie, nawet dziecko. Jak to mówią, przyjemne spożytecznym. Cóż, w kolejnych odcinkach przyjrzymy się cechom uprawy każdemu z wymienionych warzyw lub ziół. W następnym opowiem Wam o parapetowej uprawie pachnących i chrupiących ogórków. Zapraszam do kolejnych części.